jeszcze byłam w Warszawie, zwlekałam z tym niesamowicie, ale wiecie co, jak pojechałam tam, to nie żałuję tego. Po prostu to, co tam czułam, ten ogień taki, te uwielbienie, że każdy to, co czuł, jak to czuł, wyrażał swoimi ruchami i śpiewem, to było po prostu niesamowite. To było coś takiego, jakbym nagle była jakimś tam granatem i nieodpalonym jeszcze. I nagle ktoś wyciąga zawleczkę, buch i wybucha to wszystko we mnie. I to, co czułam, to, co myślałam wtedy, to, co po prostu było uwielbiane i śpiewane dla Boga, to było coś, co no, nie da się opisać. Dlatego polecam wszystkim, żeby chociaż raz na rok pojechali do Warszawy, wyśpiewali, wymodlili, wywołali, można powiedzieć, uwielbiali Boga tak, jak naprawdę w duszy to czują i jak potrzebują. I żeby się nie powstrzymywali z podniesieniem rąk, nie powstrzymywali się z robieniem kroków albo nawet dziwnych jakichś poz, ale po prostu, żeby wszystko to, co czują, oddali Bogu. Żeby każdy śpiew, każde słowo wypowiedziane, każdy ruch, to było uwielbienie dla Pana. Tyle chciałam powiedzieć.